święty Augustyn mówił, że kto śpiewa dwa razy się modli, więc śpiew religijny ma to do siebie, że kiedy śpiewamy go tylko w taki sposób techniczny, to nie dociera aż tak do słuchacza. On jest piękny dla specjalistów, ale kiedy jest wykonywany właśnie jako modlitwa, wtedy porusza serca też i tych, którzy słuchają. Nie wiem, czego się spodziewać. Zaproszono mnie właśnie tutaj do obserwowania wykonawców i, że tak powiem, wydania jakiejś własnej opinii na ten temat. Mam nadzieję, że nasza opinia się będzie zgadzała w jury. No czekamy, zobaczymy. Powiem szczerze, nie byłem jeszcze na takim festiwalu. Muzyki nam troszeczkę w ostatnim czasie brakowało i tych spotkań, tego wszystkiego, tej całej aury związanej z kulturą. No, jesteśmy szczęśliwi, że możemy gdzieś w końcu rozpocząć coś takiego. Festiwal ten obserwuję od samego początku, od pierwszego wydania. Jest to 26. wydanie. Festiwal wpisał się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych powiatu bielskiego i jestem z tego powodu bardzo dumny, że to jest jak gdyby ranga tej uroczystości. Dla nas jest to także forma promocji, dla gminy Biała Podlaska oczywiście jest to także forma kultu i cała Leśna Podlaska, cała gmina jest bardzo dumna, że może gościć wykonawców, znakomite jury i znakomitych gości. Nasz śpiew, nasza modlitwa maryjna prowadzi do takiego pogłębienia naszej relacji z nią i wsłuchiwania się też w głos Maryi. Gdybyśmy chcieli tylko po prostu przyjechać, żeby zaśpiewać pieśni maryjne, to byłoby bardzo takie powierzchowne. A jest to okazja właśnie do tego, żeby właśnie też popatrzeć, jaką rolę Maryja odgrywa w naszym życiu. Ja takie festiwale jednoczą. Czasami ludzie spotykają się tylko raz do roku na takim festiwalu, ale z chęcią potem przyjeżdżają właśnie dlatego, że jest też ten element ludzki. Zawsze trzeba łączyć te dwie sprawy. W ubiegłym roku festiwal ze względów covidowych się nie odbył. W tym roku niestety też jest w ograniczonej covidowej formie. Mam nadzieję, że rok przyszły już da nam możliwość spotkania się w zupełnych, starych, dobrych, sprawdzonych warunkach. Rzeczywiście kult Maryi w Leśnej Podlaskiej jest trwały, mocny i widoczny.
co widać dzisiaj, ale przez te 26 lat również. Nie może być inaczej, kiedy mamy tutaj sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, zwanej opiekunką Podlasia.